Dzień dobry Państwu, Mafie Służby Loże, czyli komentarz tygodnia. Komentarz TAK TV, społeczno-polityczny, Krzysztof Lechukrza. Witam Państwa. Oraz Krzysztof Dzierżanowski. Z okazji zakończenia 2017 roku kontynuujemy świecką tradycję, czyli podsumowującą miniony rok. Rok temu podsumowaliśmy miniony rok w kontekście ruchów wolnościowych, narodowych. W 2016 roku, teraz szykując się do Sylwestra z 2017 na 18, podsumujemy ruchy wolnościowe i narodowe w mijającym właśnie roku. Krzychu, no przejdźmy od razu do meritum. Tak jest, zacznijmy od największych ruchów wolnościowych lub narodowych. Tutaj chciałbym zacząć od ruchu Kukiz. Nie chcę tu wchodzić w polemikę, czy to jest ruch narodowy, czy wolnościowy, bo pewnie zaczęlibyśmy się spierać i mieli, obydwaj byśmy mieli rację, spierając się. No ale ja tu wychodzę z założenia, że jest to ruch, który wprowadził do Sejmu wolnościowców, narodowców. I jakby z tego punktu widzenia chciałbym, żebyś powiedział, jak widzisz ten ruch w tym mijającym roku. No, ten rok przyniósł dla mnie duże rozczarowanie, jeśli chodzi o ruch Kukiz. Przede wszystkim rozpad tego ruchu. Mówiliśmy troszeczkę na ten temat w poprzednim odcinku komentarza TAK TV. No, sprawdziła się przepowiednia Korwin-Mikke, chociaż trochę odłożyła się w czasie, czyli no, tam, gdzie każdy ma praktycznie inne poglądy, to ciężko jest zebrać taką grupę spójną, stabilną. Ruch Kukiz mnie rozczarował, dlatego że skręcił wyraźnie w lewo. Mówi się o tym, że to za sprawą Stanisława Tyszki, który przejął nieformalną władzę w klubie. Paweł Kukiz no, okazał się niestety słabym przywódcą. Nie zapanował nad tym, co się dzieje w klubie. Jego postulaty, te JOW i tak dalej, no, wyraźnie zbladły. Widać, że nie ma właściwie żadnego pomysłu na ten klub, chociaż jeśli chodzi o te sprawy wolnościowe i narodowe, zwłaszcza wolnościowe, no to jedyni właściwie posłowie, którzy dzisiaj w Sejmie oponują przeciwko temu socjalistycznemu kierunkowi, czy bardziej może etatystycznemu kierunkowi, w którym idzie rząd, no to właśnie to są posłowie rzeczywiście Kukiza, nawet sam Kukiz o tym czasem mówi z trybuny sejmowej. Ale ogólnie dla mnie jest duże rozczarowanie. Tutaj przydałoby się też wspomnieć o Kornelu Morawieckim. Nie wiem, czy teraz, czy później chciałbyś to poruszyć. No bo jednak on zaistniał tylko dzięki Kukizowi, a w tej chwili można powiedzieć, że robi Kukizowi krecią robotę, bo wyciąga co rusz z tego klubu posłów, czy to Andruszkiewicza, czy to Porwicha. I choć Kukiz ma takie, jako takie poparcie w tej chwili, no dobrze, nie widzę tutaj jakiejś przyszłości. Myślę, że jeszcze tylko kończąc, jedno zdanie, że no niestety podobnie, być może, no oczywiście ja życzę dobrze Kukizowi, bo trochę namieszał, nie oszukujmy się w takim pozytywnym sensie, ale to wszystko idzie w kierunku moim zdaniem Janusza Palikota i całkowitego rozpadu, także to tyle o Kukizie. To ja tutaj jakby dwie kwestie, raz, że tutaj nie zgadzam się, no skoro przytoczyłeś Janusza Korwin-Mikke i powiedzmy Mariana Kowalskiego, który zarzucał Pawłowi Kukizowi, że co to jest ten klub Kukiz? On się w ogóle nie ma żadnego wpływu na realia polityczne, bo 10 posłów zagłosuje za, 10 przeciw, 10 się wstrzyma. No i co z tego wynika? No to można to łatwo kontrargumentować, że tak naprawdę wszystkie kluby mogą zwinąć swoje sztandary, bo wszystko zależy od jednego milczącego, niewielkiego wzrostem posła Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu oni mają większość sejmową. Natomiast powiedzmy, za co ja cenię Pawła Kukiza? Za to, że wprowadził właśnie powiedzmy takich trzech posłów, Jacek Wilk, pan Jaskuła, Tomasz Jaskuła i Kulesza, którzy po prostu głosują tak, jak ja uważam, że powinno się głosować. Jakby no, z tego prostego, choćby z tego powodu no, jakby z pewnością, no, ja tutaj przychylam się do twojej opinii. Pytanie tylko, co z tego będzie dalej? Czy ci posłowie w tej chwili mają jakąkolwiek nadzieję na to, żeby w dalszej kadencji być w Sejmie i oczywiście większą grupą, bo no, też nie oszukujmy się, cały czas te środowiska antysystemowe mówią o tym wejściu do Sejmu 5%, tu 6%, czy 3%, żeby dotacje dostać.
ale celem partii politycznej nie jest wejście do Sejmu, tylko celem jest władza. A w tej chwili, czy Kukiz, czy inni, to jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, ale są bardzo, bardzo od tej władzy daleko. Poruszyłeś tutaj mimochodem Wolność i Sprawiedliwość Kornela Morawieckiego. To nie jest formacja, która się mieści, powiedzmy, w dzisiejszym kręgu naszego zainteresowania, ale uważam, że jest to dosyć ważna formacja na tą chwilę, która no, wygląda na formację zadaniową, która ma za zadanie być takim harcownikiem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz wczorajsza wiadomość, Kornel Morawiecki zaproponował, wczorajsza czy przedwczorajsza, żeby stworzyć jakieś korytarze humanitarne, żeby sprowadzić 7 tysięcy uchodźców, bo co to dla nas i tak dalej. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to jest to modelowy przykład harcownika, wypuszczony przez obecnego premiera, żeby sondować nastroje, żeby wypuścić jakąś taką flarę, że, no, że my się jakoś tam godzimy w tych, podejrzewam, że Mateusz Morawiecki no, w jakiś tam sposób ma gorąco pod pupą w negocjacjach z Unią Europejską, no i bierze pod uwagę złamania się i przyjęcia te kwoty imigranckie. No te słowa Kornela Morawieckiego to są skandaliczne, absurdalne. Ja byłem naprawdę trochę zszokowany, ale trochę, no nie oszukujmy się, ale Kornel Morawiecki... Ale chciałbym, żebyś podszedł do tego, czy według ciebie to jest autonomiczne, to są, czy ruch Wolni i Solidarni to jest ruch autonomiczny, czy to jest ruch no, zadaniowany na to, żeby rozwijać między innymi te ruchy niepodległościowe, które są konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości, to ja powiem, i żeby wspierać w jakiś tam sposób frakcję Mateusza Morawieckiego. Powiem krótko. Kto jest WiS, gra dla PiS. To jest oczywiste, że w tej chwili Kornel Morawiecki zbiera no, można powiedzieć, czy struktury, czy w jakimś sensie kapitał polityczny dla swojego syna Mateusza Morawieckiego. Wiadomo, że Kornel Morawiecki i Mateusz Morawiecki nie są bynajmniej pokłóceni, tylko na pewno zależy Kornelowi. Zresztą on tego nie ukrywa, żeby Mateusz Morawiecki miał jak najsilniejszą pozycję w PiS-ie i żeby właściwie był następcą Jarosława Kaczyńskiego. No więc z perspektywy ruchów antysystemowych to Wolni, Solidarni, tak? Ta frakcja, ten klub jest całkowicie systemowy, całkowicie, no, tak jak mówię, antysystemowców nie powinien on interesować, jeśli chodzi o jakąś współpracę, bo to jest przybudówka PiS-u, no właśnie, tak jak porozumienie ze strony. Ja się zastanawiam, czy te osoby, które poszły do WiS-u i składały kwiaty, robiły sobie sweet focie z nowym premierem Mateuszem Morawieckim, czy one przypadkiem wcześniej na przykład nie krzyczały na jakichś wiecach PiS, PO, jedno zło, po czym po jakimś czasie jednak PiS. No tutaj przychodzi na myśl jedna osoba, Andruszkiewicza Adama, posła. Byliśmy ostatnio na jego spotkaniu z wyborcami. Nie wiem, dlaczego nie można było nagrywać, tak? Bo przecież byłeś z kamerą i no było to dla mnie zaskakujące, ale tam Adam Andruszkiewicz nie powiedział jednej ważnej rzeczy. Przepraszam na chwilkę, ale kontynuuj. Skąd on będzie kandydował w następnych wyborach? Bo jest oczywiste, że chce on na pewno być posłem. Nie powiedział tego, więc wynika to z tego, że będzie kandydował właśnie jakoś tam z WiS-u czy z jakiejś koalicji. I tam taki był ciekawy akcent i poseł Andruszkiewicz mówi, no to ja jestem ogólnie za zjednoczeniem i tak dalej. I ja sobie myślę, no to może powie coś o ruchu narodowym, czy może coś o wolnościowcach, a on mówi, zjednoczona prawica, coś tam. No bądźmy szczerzy, mówiąc dzisiaj zjednoczona prawica, to mówimy PiS. Więc tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że to, co robi w tej chwili Adam Andruszkiewicz, może się to komuś podobać, może się to komuś nie podobać, ale on gra na konto PiS-u, dlatego że chce po prostu dalej być posłem. To jest moja diagnoza. Przejdźmy teraz do drugiej najpoważniejszej, albo pierwszej, najpoważniejszej siły antysystemowej, narodowej, wolnościowej, jak zwał, tak zwał.
czyli partii Korwin, Wolność, cholera wie, bo jak to tam oni się jak nazywa. Zwykle mają problemy w podstawowych obszarach, czyli ustaleniu jak się nazywają, stworzenia loga i no, w czym nie mają problemów, pytanie właśnie. Jak Krzychu widzisz partię Janusza Korwin-Mikke w 2017 roku? No, myślę, że to będzie taki, stabilnie. Stabilnie dryfująca łódź. Tak, stabilnie dryfująca łódź, stabilny rozpad, dążenie do już całkowitego chaosu. Rok 2017 dla partii tej właśnie Wolność czy Korwin, bo już sam też nie wiem, był bardzo nieudany, nie oszukujmy się. Jedynym jasnym punktem to było pojawienie się czy ugruntowanie pozycji Sławomira Mecena. On był taki, to jest taki rzeczywiście no, jedna z postaci, której można ufać i której ciekawie się słucha. Sam Korwin, no to już chociaż być może zdrowie jego fizyczne jest jak zwykle bardzo, bardzo dobre. Politycznie dogorywa. I no przecież mieliśmy rozpad tej partii, odejście Roberta Anackiego, przejście do tego porozumienia, czy nieporozumienia, jak niektórzy mówią. No, wielokrotnie tutaj poruszaliśmy ten temat na łamach TAK TV. To ja ci jednak wejdę w słowo, bo mówisz, że ta, według ciebie ta partia dogorywa. No, uważam, że jednak nie, z powodu dotacji i tych pieniędzy to jest jednak stworzył się taki mocny ośrodek ludzi krążących wokół możliwości kontroli nad tymi pieniędzmi, więc jakby te pieniądze stanowią jakiś tam element, nie wiem czy w pozytywnym, czy w negatywnym znaczeniu, jednak jednoczący tą partię. No to już jest coś, ale ja sięgam pamięcią do 2014 roku, kiedy był chyba najlepszy czas właśnie na to, żeby pożytkować pieniądze i tak dalej, żeby budować kapitał polityczny, bo był, teraz to się tak ładnie mówi, hype na tę partię, czy moda, czy jakby to nie powiedzieć. A teraz, no ostatnio jakiś sondaż się ukazał, że gdzie faktycznie mieli 5%, ale mnie już naprawdę, ja już jestem trochę znudzony tym podniecaniem się, że tu nagle 5% jest, skoro w innych sondażach prawie nie istnieją. Wiesz, ciężko oprócz tego, tych pieniędzy, to ciężko mi naprawdę znaleźć jakieś pozytywy. Ciężko mi znaleźć, wskazać ludzi takich, oprócz tego mecena, no ale to jest za mało jeden mecen. Ludzi, którzy mogliby zbudować no, jakąś taką siłę. Poza tym też warunki zewnętrzne no, nie pozwalają na to. Dzisiaj ludzie popierają programy etatystyczne, rozdawnicze. Której sztandar, partia rządząca, której sztandarowym projektem jest 500+, no czyli bądź co bądź rozdawnictwo ma rekordowe poparcie i ten głos sam wolnościowy, już nie chodzi o partię Korwin, ale w ogóle o wolnościowców jako takich, naprawdę bardzo ciężko w tej chwili jest mu się przebić. No cóż, no tak, ja mam tutaj zarzut główny do partii Janusza Korwin-Mikke, że wielka bolączka, która zawsze dotykała formacje wolnościowe, czyli brak pieniędzy, okazało się, że ta bolączka to nie jest największa bolączka, bo pieniądze są, a pieniądze w zasadzie nie wiadomo na co się rozpływają. W każdym razie nie na budowanie jakiegoś ruchu politycznego, organizacyjnego. Więc no, za przeproszeniem, no, chciałbym coś brzydkiego powiedzieć, ale nie powiem, powstrzymam się. Tutaj po części usprawiedliwiam Roberta Anackiego, który odszedł do partii Porozumienie tam, Gowina. Znaczy po części go rozumiem, bo to był człowiek bardzo taki dynamiczny, któremu się chciało, no i w pewnym momencie pewnie zobaczył, że to jest walenie głową w mur. Natomiast nie podoba mi się rzeczywiście te dramy, które się dzieją na internecie, gdzie są wyciągane brudy. No i tu właśnie jest odbijanie piłeczki ping-pongowej pomiędzy Robertem Anackim a Januszem Korwin-Mikke. Robert Anacki mówi, że ujawni kwity, które pogrożą tą partię i wsadzą Janusza Korwin-Mikke do więzienia. Janusz Korwin-Mikke też tam się coś odgryza. No niczemu to nie służy, poza tym, że panowie no, tracicie klasę i próbujecie dopiec między innymi ruchom jakiejś tam organizacji innej, to nikt na tym nie zyskuje. To nie jest sytuacja
gdzie ktoś wygrywa. Ale wygrywają przeciwnicy. Wygrywają przeciwnicy, a takich rzeczy ja na przykład nie zauważam u przeciwników politycznych, żeby na fora publiczne wyciągano w ten sposób jakieś swoje między sobą brudy. No i jak, nie, następna chyba Ruch Narodowy, powiedzmy pod względem wielkości, to jest jeden poseł, pan Winnicki. No ruch, ale organizacja no dosyć duża, pewnie przychodząca kryzys, głównie tutaj z powodu w 2017 roku strzału w stopę Rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, czyli takiej młodzieżówki Ruchu Narodowego, który no, niektórzy mu wyciągali to, że jest rasistą, że używa... Uważam, że te różne jego sformułowania typu segregacja rasowa, jakieś jego takie... Separatyzm rasowy. Separatyzm rasowy, jakieś takie metrykowania w jakiś tam sposób można było usprawiedliwić. Natomiast mnie dotknęło, że on mojego znajomego niejako dotknął w swoich rozważaniach, w swoich deklaracjach doktora Bawera Andoaka, mówiąc, że Murzyn nie może być Polakiem. Doktor Bawer Andoaka to jest taki niepełnosprawny Murzyn, doktor teologii, od dawna działacz. Wspaniały człowiek, patriota. Tak, prawicowy, odważny, któremu się chce, pracowity, no stop z uśmiechem na ustach, i ja bym marzył, że więcej takich ludzi jak on. On robi moim zdaniem większą robotę niż większa część Młodzieży Wszechpolskiej. I mówiąc takie rzeczy, no to ja nie wiem, strasznie dużo mnie nagrabiła ta wypowiedź, tym bardziej, że kiedy przeglądałem w Facebooku komentarze członków Młodzieży Wszechpolskiej, to mniej więcej połowa tych komentarzy była taka, że oni popierają wypowiedź swojego byłego rzecznika, popierają go, tak, więc no... Słuchajcie, no sami się marginalizujecie takimi wypowiedziami, swoją no fajną robotą długoletnią budowaliście swój ruch, a poprzez tego typu wystrzał no zburzyliście, no poszło w zgliszcza ta cała robota. No. No, mój głos jest taki, że faktycznie była to wypowiedź niefortunna, wypowiedź, która... No, nie powinna się przydarzyć, zwłaszcza rzecznikowi organizacji, która w owym czasie, bo to było tuż po Marszu Niepodległości, jest na celowniku wszystkich, nie tylko polskich, czy właściwie antypolskich mediów, ale też zagranicznych. Nie chcę tutaj kopać leżącego jakoś nad Mateuszem Pławskim, powiedzmy się, skupiać. No, myślę, że pewnie sam odcierpiał i zrozumiał, że niepotrzebne są takie wypowiedzi. Ale widzisz, bo tutaj chcę jednak zaznaczyć, że to nie... To nie był to wystrzał jednego nawet prominentnego działacza, ale ja tutaj robię nacisk, że sam byłem ciekaw, co sobie myślą ci zwykli działacze Młodzieży Wszechpolskiej, i tam jest dosyć powszechna taka opinia. Wiesz, no to jest tutaj dyskusja pomiędzy etnonacjonalizmem, pomiędzy właśnie koncepcją etnonacjonalizmu, a koncepcją takiego nacjonalizmu bardziej kulturowego. Trzeba jednak powiedzieć, że czołowe postaci Ruchu Narodowego, między innymi Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki, odcięli się od tej wypowiedzi. No tak, szapobarze potrafił się odciąć. Obóz narodowo-radykalny też słowami Tomasza Kalinowskiego powiedział, że no, zresztą oni w swojej deklaracji obozu narodowo-radykalnego napisali, że polskość to jest wspólnota, a nie pochodzenie, ten sam kolor krwi i genów. Tak, no to jest, myślę, temat na osobną dyskusję. Można by było taki materiał na ten temat nakręcić. Ja zresztą napisałem artykuł na ten temat, ukazał się na Dzienniku Narodowym. Ale jeśli chodzi w ogóle o narodowców, to ich problemy to nie jest tylko ta wypowiedź Mateusza Pławskiego, ale właściwie cały ten rok 2017 był nieudany dla Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy chyba w tej chwili jeszcze gorzej sobie radzi niż partia Korwina. Nie istnieją w sondażach. Właściwie w tej chwili no, nie mają żadnego pomysłu na to, żeby się odróżnić w jakikolwiek sposób od PiSu, bo ich postulaty, nawet teraz ostatnio w kwestii stosunków polsko-ukraińskich, czy jeśli chodzi o stosunki z Unią Europejską, które się zaogniają, no to ich postulaty w dużej mierze realizuje PiS. I dzisiaj taki przeciętny wyborca
nie ma jakiegoś powodu, żeby głosować na Winnickiego, który zresztą jest słabo rozpoznawalny i nie wiem, no chyba nie ma takich przymiotów, z całym szacunkiem do niego oczywiście, takich przymiotów, żeby jakąś szerszą, jakieś szersze grono, szersze masy za sobą pociągnąć. I znaczy, wiesz co, tutaj jednak z trochę polemizuję, no Winnicki może nie jest jakimś takim lwem charyzmy i tak dalej, ale nie jest zły. Poza tym ja widzę, że on się powolutku rozwija, mimo wszystko roi nos to postępy. I bym raczej nie widział problemów w tym, w postaci jakby braku jakiejś wielkiej charyzmy u lidera, no bo obecnie jest, jakaś tam jest. Nawet gdyby był ten lider, natomiast, to by było ciężko, natomiast, ale no faktycznie, no dobrze. Natomiast ja na przykład widzę plus postaci, no mają swoje własne władaniu taką instytucję jak Marsz Niepodległości. To jest niby oddzielne stowarzyszenie, ale de facto to jest stowarzyszenie ściśle współpracujące z ruchem narodowym, tak? No i wokół tego no, mają narzędzie, wokół którego mogą się koncentrować. Natomiast rzeczywiście no, jest problem, że no, Ruch Narodowy jest kojarzony z Robertem Winnickim, z Krzysztofem Bosakiem. Natomiast no, brak jest pracy z jakichś takich też poważnych ludzi, tak? Wiesz, ja tutaj może źle się zrozumieliśmy. Szkoda, że się nie dogadali z Tomaszem Rzymkowskim, no, z Józwiakiem z UPR-u, z ludźmi, którzy mają no, imidż normalnych, dojrzałych ludzi niż... Wiesz, ja nie posponuję tutaj jakoś specjalnie Roberta Winnickiego. Uważam, że on dobrze spełnia swoją rolę. No, i nie chcę, żeby to jakoś tam źle zabrzmiało, no ale... Jednak fakty są takie, że jak na razie Ruch Narodowy nie przyciąga do siebie wielu ludzi i Robert Winnicki, no będąc prezesem, jest za to jakoś odpowiedzialny. Brak, myślę, nowych twarzy i no, jeden poseł w Sejmie w tej chwili, właściwie właśnie ten rzeczony Winnicki, niewielkie oddziaływanie, ale jest jeden plus, to media narodowe, które zostały powołane. To się powoli, ale się rozwija. No i widać, że tutaj narodowcy też chcą coś oprócz tego Marszu Niepodległości, no bo mówisz o tym Marszu Niepodległości. Oczywiście, to jest bardzo dobry kapitał. Nie ma w tej chwili siły politycznej w Polsce, która by zdołała zgromadzić rokrocznie tyle ludzi, ale no żeby coś szło za tym, a nie na przykład był teraz Marsz Niepodległości, wszyscy się rozeszli do domów, był też ogromny atak oczywiście, no i na przykład poseł PiSu Dominik Tarczyński tam grzmiał na Facebooku, że żeby do niego się zgłaszać i to on będzie pozwy wypisywał za szkalowanie uczestników Marszu Niepodległości, za nazywanie ich nazistami, faszystami. I tak naprawdę w ten sposób Tarczyński jakby trochę przejmuje ten kapitał polityczny Marszu Niepodległości. Na pewno PiS-owi na tym zależy. Żeby podsumować, żeby że zrobić. Ruch Narodowy, tak samo jak Ruch Kukiz i Partia Korwin, jest w głębokiej dupie. Natomiast w przeciwieństwie do tych poprzedników, coś robi. Mają jakieś instytucje typu Marsz Niepodległości czy tworzące się media narodowe, które oczywiście można by lepiej wykorzystać, no ale coś robi. Mają jakąś wizję w ogóle, budowania czegoś wokół swojej siły politycznej, no to się chwali. No, tak. Nie, wiesz, może na przykład teraz nie, też no, nie jestem wypala. Też jestem pesymistą, ale coś się robi. Wiesz, teraz może akurat no, jest tak jak jest, ale tak jak celnie tutaj myślę, celnie to spostrzegłeś, że jednak oni mają te struktury, mają jakąś wizję, jakiś plan, mniej czy bardziej może mętny, ale jednak coś jest, no być może w tej chwili mamy taki czas, że antysystemowcy no, muszą czekać, muszą taką działalność bardziej organiczną, taką publicystyczną, jak my robimy. Czy jakieś manifestacje, jakaś pomoc taka, organizowanie gdzieś na poziomie takim bardzo, bardzo lokalnym. No a z tej mąki może w przyszłości uda się jakiś chleb upiec. No bo nie oszukujmy się, w tej chwili PiS ma taką mocną pozycję, że politycznie bardzo ciężko, a wręcz niemożliwe jest to, aby z nimi konkurować. Mhm. Też się tutaj zagaję, że a nie będę jednak zbaczał z tematu. Przechodzimy dalej, nie wiem, pod względem wielkości Endecja może być z tych ruchów wolnościowo-narodowych. No, ale z Endecji chyba nic nie wynika z tej działalności. Właściwie to, co teraz Andruszkiewicz robi, te drużyny Andruszkiewicza, to ma się niby jakoś inaczej nazywać na razie drużyny Andruszkiewicza. No to właściwie jest taka Endecja, tylko właśnie już bez Kukiza, bez Ziemkiewicza, czyli jakieś takie stowarzyszenie, które zachęca do współpracy ludzi,
niby mają jakieś być projekty ustaw na przykład robione, to ma być zgłaszane gdzieś do Sejmu, ale to wszystko też jakieś takie jest mętne, mnie to osobiście nie porywa. Myślę, że nie oglądałeś, nie czytałeś ostatniego postu Rafała Ziemkiewicza, który powiedział, że stowarzyszenie musi być zreorganizowane. I jego pomysł, który na Radzie Głównej tych zarządzających tych endecji zgodzono się na jego pomysł. No, pomysł brzmi w następujący sposób, że odchodzą od polityki, posłowie składają swoje mandaty w zarządzie endecji. To chyba nie dojdzie do skutku. I oni, no chyba podobno się zgodzili, nie wiem. Zaczynają pracę taką bardziej oświatową, edukacyjną i tak dalej. A za to Rafał Ziemkiewicz zostaje prezesem. No ja się złapałem za głowę, kiedy to przeczytałem, ponieważ dla mnie właśnie jedną z największych wartości to było to, że taki Marek Jakubiak przyszedł do studia mainstreamowej telewizji ze znaczkiem endecji, mówił, jestem z endecji, coś powiedział właściwego. Tak. I to miało znacznie większy oddźwięk niż teraz coś, nie wiadomo co oni mają zamiar robić w tej endecji. Chyba będą chcieli kopiować Koliber, czyli jakieś taką kształcenie nowych pokoleń. Natomiast słuchajcie, no ja działałem przez jakiś czas w endecji, byłem na spotkaniach i tam nikogo nie trzeba kształcić. Tam przychodzą ludzie w średnim wieku, już którzy wiedzą, znają się na polityce. Zwykle to są sieroty po Korwinie albo po, nie wiem, Młodzieży Wszechpolskiej, po jakichś ruchach takich innych, tego typu. I z tymi ludźmi trzeba już zacząć pracować, a nie robić jakieś im szkolenia ideologiczne, tym bardziej, że tak naprawdę wciąż nie wiadomo, jaki dzisiejsza endecja ma program wyborczy. To wyglądało troszkę humorystycznie, jak oni sobie wybierali te władze, wybrali tam Andruszkiewicza na prezesa. No i powiedzieli, prezesie, stoisz teraz na czele pewnego ruchu, a jakie ma założenia tego ruchu, to jeszcze nie wiadomo, ale to nieważne. Tak? Więc tak, to jest takie pytanie, co takie stowarzyszenie właściwie może robić? I myślę, że jeszcze nikt sobie tak dobrze nie odpowiedział, no bo wiadomo, że jakimś celem jest wpływanie na to, co się w Polsce dzieje, ale kiedy jest tak mocny rząd, no to za bardzo odpada, więc mają szykowanie nowych elit. Dwie największe argumenty, czyli już wyrobionych ludzi chętnych do działania, bo to są ludzie z inteligentnym wyrazem twarzy w średnim wieku, więc już naprawdę niczego więcej nie trzeba. I mają już posłów z ruchu Kukiz, którzy z dumą swego czasu chodzili ze znaczkiem Mendecja, no i pięknie reklamowali. No to można jakieś ustawy na przykład zgłaszać, które zostaną najpewniej odrzucone. To jest dosyć duży problem. Rafał Ziemkiewicz myśli, że się tego pozbędzie i będą tworzyli jakieś nowe elity. To na pewno trzeba nowe elity tworzyć czy pomagać, no nie samo one same z siebie. To znaczy nie da się ich jak za dotknięciem magicznej różdżki stworzyć, one w jakimś sensie same się tworzą, ale no, elity polityczne muszą jakoś po prostu wejść do polityki, biorąc władzę. No, w tej chwili nie wiem jak to zrobić. Może Państwo tutaj w komentarzach coś napiszecie. Co takie stowarzyszenia, takie jakieś właśnie byty metapolityczne miałyby konkretnie dzisiaj robić? To też wymaga dużej cierpliwości. Działalność. Mhm. Krzychu, nie wiem, Kongres Nowej Prawicy kolejny. No ja tu nie mam specjalnie. Partia Wolnościowa, mająca dwóch europosłów, jednego posła, Jacka Wilka, który jest równocześnie w dwóch partiach, czyli w Kongresie Nowej Prawicy i w Partii Wolność. Ja osobiście nie mam tu za dużo do powiedzenia. No ja swego czasu przeprowadziłem wywiad z prezesem Stanisławem Żółtkiem, pytając się go, co się dzieje. No to Stanisław Żółtek powiedział szczerze, że jest to partia, która czeka do kolejnych wyborów i stara się utrzymać swoje zdolności organizacyjne, czyli mówiąc wprost, będą handlowali sobą, żeby uzyskać cokolwiek od jedyne, co oni mogą większego zrobić, to wejść właśnie w jakąś koalicję. No to rozsądne podejście. No innej drogi nie ma, no, bądźmy szczerzy. Republikanie, tylko już nie wiem którzy, bo się podzielili.
Aha, no to tam pani Siarkowska, tak, o której mówiliśmy, czyli partia będąca w klubie Zjednoczonej Prawicy. No cóż, czasem jest tak, że po prostu można zostać wchłoniętym przez większego wieloryba czy też rekina, i tak się stało z republikanami. Szeroko o tym, może nie szeroko, ale mówiliśmy o tym. No niezbyt to się dobrze kojarzy, jeżeli ktoś zmienia barwy, ale no widzimy jednak tutaj, że ta przynajmniej na tę chwilę władza PiS-u dosyć mocna wśród wielu działaczy takie powoduje nastroje, no bym powiedział, oportunistyczne, czyli po prostu no jak jest, tak jak za PZPR-u, za komuny, ludzie się zapisywali do PZPR-u, bo się opłacało, bo jak chcieli coś zdziałać w polityce, to inaczej nie można było. No i widzimy dzisiaj, że też wielu ludzi porzuca ideały, którymi wcześniej żyli, i się zapisuje, może nie zapisuje, ale no jakoś tam mniej bądź bardziej jawnie popiera dobrą zmianę. No myślę, że im silniejsza będzie obecna władza, tym częściej będziemy takie zachowania widzieć. Coś pominąłem? Czy przechodzimy do planktonu? No jak to, ruch 11 listopada. No to przechodzimy do planktonu. Tacy kabareciarze z Lublina założyli sobie partię polityczną. Ale no, jednak są kabareciarzami, ale mimo wszystko oni... Ja tu muszę pochwalić diabolicznego szefa tej organizacji, Chojeckiego, że potrafi wyciągnąć pieniądze od swoich mocodawców zza wielkiej wody. No i potrafi uruchomić dynamicznie działający projekt medialny. Natomiast ten pomysł ich partii polegający na tym, na upływaniu wszystkich dookoła, mówieni, że tylko my jesteśmy prawi i mamy rację, no to jakby już z założenia. No jest to sekta po prostu. I jakby sekty nie mogą zdobyć władzy, czy mieć dużego wpływu na życie zbiorowości, bo wtedy byłoby to chore. No zobaczymy, jak im się powiedzie w wyborach samorządowych nadchodzących, skoro są tacy pewni siebie, tacy butni. Już zapowiedzieli. Słuchaj, przecież ja czasami oglądam odcinki w tych ich programów. Tam jest napisane, że Marian Kowalski mówi, jak będę premierem albo prezydentem, to zrobię to i to. A tam te małpy w tym studiu tak, śmieją się, klaszczą mu i sami w to wierzą. Z tego co wiem, to szykuje się nam taka Polska, w której przywódcą politycznym będzie Marian Kowalski, a przywódcą duchowym będzie pastor H, że nie będę wymieniał jego nazwiska, chyba mi przez gardło nie przejdzie, niestety, bardzo mi przykro. No, nie od parady powiedziałeś, że przeszliśmy teraz do planktonu, to możemy chociaż sobie tak powiedzieć. Chociaż jeszcze, żebyśmy nie obrażali pewnej organizacji, bo zapomniałem o pobudce Grzegorza Brauna. To jest jednak uważna organizacja. Może być wielkości planktonowej, nie wiem, bo nie wiem ile liczy, ale jaki ma zakres oddziaływania. Jest to szuria na pewno, no a nie kabaret. Ale też to jest taka organizacja bardziej, wydaje mi się, no, taka społeczno... No właśnie nie polityczna, społeczno-edukacyjna być może. No Grzegorz Braun w tym roku był zajęty, ponieważ produkował, reżyserował film, zresztą świetny, polecam Państwu, Luther i jego rewolucja. Akurat tutaj tak wspominamy też w kontekście tego kabaretu z Lublina. Myślę, że Grzegorz Braun, no to właśnie będzie bardziej i jest bardziej takim, czy to publicystą, czy reżyserem. On na polityka się nie nadaje, nie dlatego, że ma jakieś, powiedzmy, takie ujemne cechy, ale być może dlatego, że ma za dużo cech dodatnich. Jedną z takich cech jest po prostu mówienie twardo tego, co się myśli. Znaczy, ja uważam, że właśnie jako polityk ma tę wielką wadę, że ma zerowe zdolności koalicyjne, kompromisowe. No, tak. No, że musi być tak, jak on mówi, jak ma być organizacja, to on musi być twarzą tej organizacji już, więc... No nie ma tutaj pola do dogadania się. Natomiast oglądałem z nim dosyć taki fajny wywiad chyba z panem Gadowskim, czy gdzieś.
gdzie właśnie mówi, że mówi, że przeżywa wielki kryzys, czy dalej działać politycznie, ponieważ no, rzadko była w mediach głównego nurtu. Był wtedy chyba w Radiu Wnet, więc to było też, mówi, że to jest dla niego wyjątek, że jest w czymś szerszym. No i właśnie nie wie, czy będzie startował, bo właśnie mówi, że w czasie na przykład wyborów prezydenckich podszedł do niego jakiś człowiek i poklepał go tak familiarnie po ramieniu, mówi: no panie Grzegorzu, mówi pan w sumie bardzo mądrze, no ale jest pan jakoś taki za mało przebojowy, bo ten Andrzej Duda, to on jest non-stop w telewizji, a pana w ogóle nie ma. No to jest chyba sedno problemu, tak, dostępność w mediach, jak te wszystkie ruchy, o których już powiedzieliśmy, mają zyskiwać poparcie społeczne, kiedy no, w mediach ich nie ma, no bo jedyne, gdzie mogą być, to w internecie, który też jest cenzurowany, o tym mówiliśmy. No ale internet jest chociaż wolny, tak, a tam zostały już te media popularne, zawłaszczone przez poprzednie układy. No powiem tak, jak czasem sobie włączam, naprawdę bardzo rzadko, telewizję, to o 19 fakty, no i dostaję depresji, strasznie. Boże, coś takiego negatywnego z tego ekranu płynie. I tak, gdybym to brał serio, to bym mówił: Boże, gdzie ja żyję, to komuna, to wojna. Ale zaraz, 19:30, same dobre wiadomości, TVP, depresja znika, jak za dotknięciem magicznej różdżki. No oczywiście, tak tutaj sobie żartuję z tym wszystkim. Musimy budować nowe media. Wiem, że cały czas to właściwie powtarzamy, no, ale nie mamy. Skończmy ten nasz plankton polityczny. Nie, Narodowy Front Polski, organizacja, która powstała kilka miesięcy temu z Aleksandrem Jabłonowskim na czele. No, już chyba na początku, jak się ta organizacja zawiązywała, to mieliśmy bardzo mieszane uczucia co do tej organizacji, mówiąc, że jest tam kilku prowokatorów, którzy będą rozbijali tą organizację. Okazuje się, że chyba mieliśmy rację, bo organizacja jest już chyba rozbita. No. Oni tam w Narodowym Froncie Polskim przyjęli taką organizację łacińską, jak oni to mówią, czyli że tam każdy ma głos, jest taka demokracja, nikt nie ma być takim przywódcą, taką twarzą. Ja myślałem właśnie, że Wojtek będzie tutaj Olszański twarzą tej organizacji, wtedy to by miało jakoś ręce i nogi, bo Wojciech Olszański jest rzeczywiście jakąś tam no, postacią wyrazistą, na pewno obdarzoną charyzmą. Nikt w tej chwili z tego Narodowego Frontu Polski nie jest taki, nie ma takich przymiotów. I bądźmy szczerzy, demokracja to się sprawdza na papierze albo w jakichś tam, nie wiem, może reklamówkach takich politycznych, w jakiejś czcze gadaninie. A każdy, przynajmniej ja tak uważam, każdy byt polityczny musi mieć silnego przywódcę, roztropnego, nie jakiegoś wariata, szura, to wiadomo, ale silnego, mentalnie twardego, mądrego przywódcę. Ja jestem za tym, żeby była silna i mądra władza, a jakieś takie demokracje bezpośrednie, takie jakieś właśnie organizacje dziwne, to możemy sobie zostawić, nie wiem, no właśnie planktonowi, bo bez silnego przywództwa dzisiaj, w dzisiejszym świecie, według mnie nie da się nic zdziałać politycznie. Mhm. No, zostało jeszcze nam coś? No tak sięgam pamięcią, na prawicy to chyba omówiliśmy większość. Może ktoś tam w komentarzu nam napisze, jeżeli kogoś ominęliśmy. Czyli co, tak dosyć pesymistycznie kończymy ten rok, że wszystkie te organizacje, które omówiliśmy, bardziej hamują bądź rozpadają. Nie ma żadnego jakiegoś rodzynka, który by szedł, przed którym byśmy widzieli świetlną przyszłość przed nim. No na to wygląda. Ja bardzo nie lubię kończyć pesymistycznie. Chciałbym coś powiedzieć optymistycznego na temat tej naszej sceny antysystemowej. No ale tylko mogę powiedzieć, że mam nadzieję, no trochę pewnie mało. No może takim optymistycznym akcentem jest to, że się rozwijają w pewien sposób media takie właśnie narodowe, antysystemowe, chociaż jest tutaj duża cenzura, ale... Znaczy tak, tutaj rzeczywiście, jeśli mam mówić coś optymistycznego, że rzeczywiście organizacje polityczne dają dupy, natomiast powiedzmy ludzie, którzy się nie potrafili zrealizować w polityce,
postanowili od niej odejść, często zrobili to z klasą, zwykle robią to z klasą i często działają w organizacjach, stowarzyszeniach, które są bliskie ideologicznie sprawom wolnościowym, narodowym i działają. No, tutaj miałem kolegów z IWOG-u, muszę pochwalić, Instytutów Wolności, IWOG, Instytut Wolności, no, co prawda to jest stowarzyszenie robione przez pieniądze pewnego podejrzanego człowieka, no ale machnijmy na to ręką. Ja pierwszy słyszę o tym stowarzyszeniu. Marcin Osadowski robi NPTV, tak. Piotr Korczarowski robi emisję. Marcin Rola, tak, w Realu 24. Więc są ludzie, którzy wzięli ręce sprawy w swoje ręce, przestali się oglądać na czapy polityczne i właśnie, wychodzi im to dużo lepiej, niż gdyby to robili, działali w strukturach. W ten sposób, żeby tak zbudować tutaj. Więc słuchajcie, wszyscy kochani, którzy się zrażają do polityki, bo coś im tam nie wyszło, źle się czują w tym. Polityka to jest brudna sprawa, zgadzam się z tym wszystkim, ale można się realizować na polach pobocznych, robić coś dla dobra wspólnego. Nie musi być to organizacja polityczna. No, na przykład my w TAK TV robimy to, bo niezbyt dobrze byśmy się czuli. Ja się swego czasu byłem w polityce, niezbyt dobrze się tam czułem. No ja jeszcze nie próbowałem. Tak. Nie wiem, jak bym się czuł, ale na razie bardzo dobrze mi tutaj się współpracuje w TAK TV. Myślę, że w ogóle dla TAK TV to był też dobry rok. Powstało dużo ciekawych materiałów, wyświetleń. Dla mnie osobiście właśnie no to był taki rok właściwie w dużej mierze, gdzie miałem okazję się pokazać na łamach TAK TV, bo zacząłem chyba pierwsza moja audycja to w grudniu właśnie, 2016. Nawet jeszcze tutaj powiem Państwu, że zostałem raz rozpoznany w lesie. Idę sobie w lesie kampinoskim i tam pytaliśmy o drogę, a jakieś panie mówią, a ja tego pana znamy skądś. A to z TAK TV pan występuje. No to nawet jak w lesie mnie rozpoznali, no to chyba widać, że opłaca się czasem też stanąć po tej stronie kamery. Więc słuchajcie, właśnie, możemy z sobą współpracować, tutaj nie ma najmniejszych problemów, nie ma zawiści między nami. No, działamy generalnie dla sprawy, tak? Nie liczymy na żadne frukta i to jest fajne, że potrafimy się dogadywać, czy to z Krzyśkiem, czy z kimkolwiek innym. No cóż, to chyba nasze strony wszystko. Państwu możemy tylko jeszcze życzyć szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku, szampańskiej zabawy na Sylwestra, tylko żeby nie przesadzić z bąbelkami, no bo można jest przesadzić. Nowy rok, no Krzychu mówi, że można przesadzić, ale jest nowy rok, wiele pracy przed nami, wiele działania, oby skutecznego, no i oby podsumowanie roku 2018 za rok było nieco bardziej optymistyczne. No i róbmy swoje, róbmy tak, żebyśmy mogli bez problemu następnego dnia popatrzeć w lustro.